Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zabieram Państwa w podróż w czasie, bo dzisiaj wiosenną redakcję Telewizji Słupsk realizujemy w Muzeum Pomorza Środkowego. Marzenna Mazur, dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry, Pani dyrektor. Witam serdecznie. Jesteśmy w bardzo drogocennym miejscu. Tak, jesteśmy w zamku, już pomijam, że sam obiekt jest niezwykle cenny, ale jesteśmy na sali wystawowej, która od dzisiaj będzie Państwu udostępniona. O tej wystawie opowie kuratorka, która za chwilę będzie przybliży po prostu i opowie o tym, co będzie można zobaczyć. Ale jedno jest pewne, w życiu Państwo tyle pieniędzy nie widzieli w jednej sali. Pani dyrektor, ta wystawa to też nowe otwarcie muzeum, wszystkich obiektów muzealnych. Po pandemicznych przerwach, obostrzeniach sezon ruszył i to będzie już normalny sezon? Na to liczymy, do tego się przymierzaliśmy przez 2 lata. Każdego roku w styczniu marzyliśmy o tym, że normalność nas dopadnie. No niestety obostrzenia, lockdowny powodowały, że bardzo zmienialiśmy nasz plan merytoryczny, także mnóstwo imprez odwołaliśmy, mnóstwo wystaw się nie odbyło, ale ten rok zapowiadał się i zapowiedział i wróży, że wszystkie zadania, które mamy w tym roku zaplanowane, odbędą się. Prosimy śledzić nas na stronach internetowych, bo zarówno i wydarzenia plenerowe, nasze wystawy bardzo interesujące, które przygotowaliśmy na sezon, będą zachęcały do tego, żeby nas odwiedzić i bardzo nam zależy na tym, żeby właśnie przy tych bulwarach tu w Słupsku, kiedy są też otwarte, przychodzić na spacery, my jesteśmy w soboty, w niedzielę otwarci, zaglądać do nas, bo liczy się każdy turysta, który do nas przychodzi. Cieszy nas to niezmiernie. I liczy się każde dzieło sztuki, które zobaczą. Oczywiście. Zający. Ten sezon, o którym za chwilę powiemy, on właściwie już się rozpoczął, bo majówka, czyli Czarne Wesele w Klukach. Czarne Wesele w czy, Nowej Czy mieszkańcy regionu przybyli tłumnie bardzo. Po tej kilkuletniej przerwie? Bardzo, bardzo się cieszyliśmy, aczkolwiek organizacyjnie gdzieś tam nas dopadły drobne potknięcia, które będziemy oczywiście na przyszły rok eliminować. Podjęliśmy decyzję o tym, że będzie to nowa odsłona tej imprezy, już mającej tradycję kilkudziesięcioletnią, jednodniowa, z mnóstwem atrakcji i myślę, że to bardzo zachęciło naszych miłośników, naszych turystów, którzy tłumnie przybyli do Kluk. No, Kluki są niewielką wioską, droga jest bardzo wąska, jedna jeszcze w remoncie, więc ten dojazd był na pewno utrudniony, ale myślę, że w przyszłym roku staniemy na wysokości zadania i wszyscy, którzy się do nas wybiorą, będą mogli dojechać do samych Kluk. Ale też nie tylko w majówkę można Kluki odwiedzać, bo mnóstwo wydarzeń, warsztatów, zajęć, no i po prostu obiektów do zobaczenia przez całe wakacje, nie tylko zresztą w Klukach, bo przecież jeszcze oddział w Swołowie. Jak najbardziej, mamy bardzo interesujące plany, które, tak jak wspominałam, znajdą Państwo też na naszych stronach internetowych, nasze aktualności. Zresztą staramy się przed samymi wydarzeniami oczywiście dużą promocję robić, internetową, radiową, telewizyjną, więc myślę, że te nasze oddziały, gdzie można i zwierzęta zobaczyć i poczuć taki smak dawnego życia na wsi, w przepięknych przestrzeniach zupełnie innych, bo Kluki i Swołowo się bardzo od siebie różnią, ale każdy tam znajdzie coś dla siebie i myślę, że warto w weekendy, nie tylko w tygodniu, również wybrać się do naszych oddziałów. Bo te wszystkie wakacyjne aktywności, atrakcje, które pamiętamy sprzed pandemii, głównie ze Swołowa, ale również z Kluk, one wracają w tym roku. Oczywiście, że wracają, także czekamy na Państwa, żeby do nas zaglądać. A my wybieramy się do tych dwóch oddziałów, ale wracamy też do Słupska, bo tu w zamku, ale także w Białym Spichlerzu nowe wystawy, nowe obiekty, które będzie można zobaczyć. Oczywiście, już najbliższym, już jest otwarta wystawa Hornopopławskiego, o której wspominaliśmy Państwu w Białym Spichlerzu.
Dzisiaj udostępnimy wystawę właśnie związaną z pieniądzem zastępczym, jak to się mówi. W przyszłym tygodniu będziemy zapraszać Państwa już na wyjątkową wystawę związaną z bursztynem. Szykujemy liczne atrakcje. Myślę, że to będzie bardzo interesująca wystawa, na którą warto będzie przyjść. No a w przyszłym tygodniu tradycyjnie, choć nie zamierzaliśmy, bo trochę obawialiśmy się jeszcze, że pokrzyżują nam plany jednak ta pandemia, ale widać otwarcie bulwarów, majówka spowodowały, że zmieniliśmy zdanie i odbędzie się tradycyjna Noc Muzeów, także 14. Zapraszamy wszystkich, tym razem do Białego Spichlerza. Organizacyjnie nie jesteśmy w stanie wszystkich obiektów udostępnić, bo też spodziewamy się oczywiście licznych tłumów. I będzie to okazja, żeby ci jeszcze, którzy z Państwa nie zdołali przyjść do Białego Spichlerza, obejrzeć nasze wystawy, to będą mieli taką okazję. Plus mnóstwo atrakcji też na zewnątrz, ponieważ na pewno będzie ograniczona ilość jednorazowego pobytu grupy osób, które będą chciały zobaczyć Spichlerz. Więc dlatego przygotowujemy też moc atrakcji, takich animacji, warsztatów w przestrzeni wokół Białego Spichlerza. Czyli ci, którzy będą czekali w kolejce na wejście, to nie będą się nudzić, będą mieli atrakcję przed. Dosłownie na koniec, jednym zdaniem, pani dyrektor, obok Białego Spichlerza jest Spichlerz Czerwony. Tak. Jeszcze niezagospodarowany, z naciskiem na niezagospodarowany czy na jeszcze? Myślę, że z naciskiem na jeszcze, choć zagospodarowanie to będzie kolejny etap. W pierwszym etapie musimy dokonać rewitalizacji, odbudowy, renowacji, adaptacji tego obiektu. No jest ogromna nadzieja, dostaliśmy wsparcie, znaleźliśmy się dzięki decyzji Samorządu Województwa Pomorskiego na liście projektów, które będą realizowane w ramach Polskiego Ładu. I w tej chwili badamy oferty. Pierwszy przetarg nam nie wyszedł, nie zgłosił się żaden wykonawca. W tej chwili mamy dwie oferty, które podlegają badaniu i jeśli spełnią wymogi, które zostały zapisane w specyfikacji, no być może jednak jeszcze w tym roku ruszymy z odbudową. Choć żal nam ogromnie tego uporządkowanego terenu, który w tej chwili jest, bo wiadomo, że remont będzie wymagał troszkę rozgardiaszu, który się tam pojawi. No ale w ciągu 2 lat, myślę, jeśli udałoby nam się przywrócić blask temu też pięknemu Spichlerzowi, to cały kompleks tutaj przy bulwarach, kompleks muzealny będzie bardzo piękny i myślę zachęcał turystów i stanie się taką też perełką miasta. Trzymamy kciuki. A Państwa zapraszamy do muzeum, niezależnie od tego, czy przy którymś obiekcie stoi koparka, czy nie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A ze mną pani Dorotka Ciecholewska-Hanowska. Jesteśmy w Muzeum Pomorza Środkowego. To nie możemy zapominać o projekcie Tożsamość w zagrożeniu. Tym bardziej, pani Dorotko, że wzbudza on duże zainteresowanie mieszkańców regionu. Tak, to już kolejny rok. Czwarty projektu. Projekt trwa do 2023 roku i właśnie po filmie spotkaliśmy się w Słupsku Opowieści Osadników z koleżanką Kasią Maciejewską, z którą czynnie po prostu działamy, bierzemy udział w projekcie. Miałyśmy spotkania i bardzo wielu mieszkańców miasta przychodziło na te spotkania i było zainteresowanych właśnie udzieleniem wywiadu. Czyli dzieliło się swoimi wspomnieniami, doświadczeniami. Tak, tak, tak. Mhm. Przeprowadziłam 7 wywiadów pod koniec ubiegłego roku i na początku tego roku. I te wywiady znajdą się na wystawie stałej Słupsk, miasto i ludzie. W tym roku planujemy również opracowanie wszystkich wywiadów i na początku przyszłego roku wydamy taką dosyć dużą publikację właśnie poświęconą opowieściom tych mieszkańców miasta, którzy przyjechali tutaj w latach 45-50. Bogato będzie ilustrowana. Kiedy możemy się spodziewać tej publikacji? To dopiero na początku przyszłego roku. W tym roku będziemy po prostu opracowywać wszystkie wywiady. A ile w tej chwili już tych wywiadów zostało przeprowadzonych? Tych wywiadów w ramach samego projektu przeprowadziliśmy już ponad 30. Oprócz wywiadów, które przeprowadzaliśmy od 2012 roku. Powiedziała pani, że w tym roku dodatkowych 7, czyli jesteście cały czas otwarci na... Cały czas jesteśmy otwarci i właśnie zapraszamy ludzi, którzy chcieliby się podzielić właśnie tym, kiedy przyjechali tutaj ich dziadkowie czy rodzice do Słupska, jak potoczyły się tutaj ich losy, prawda?
czy pozostali w tym mieście, bo przychodzą osoby, które mieszkają na przykład w Warszawie, Szczecinie, ale kiedy usłyszały o tym projekcie, postanowiły opowiedzieć o historii swoich dziadków i rodziców i one, mimo że mieszkają w innych miastach, czują się bardzo związane ze Słupskiem. Uważają, że tutaj są ich właśnie korzenie, często do tego miasta, do rodziny przyjeżdżają nadal. Pani Dorotko, oczywiście te wywiady to jest ogromna wartość tego projektu, ale nie jedyna, bo to jest też jakaś wymiana między partnerami w tym roku w Słupsku. Tak, w tym roku w Słupsku będzie spotkanie właśnie uczestników projektu, czyli przyjadą do nas nasi goście z Norwegii, Szwecji, Danii, Litwy, Chorwacji i Słowenii. No i oczywiście będziemy my tutaj ze Słupska, osoby biorące udział w projekcie, czyli może przypomnę te osoby. To jest pani Marzenna Mazur, Katarzyna Maciejewska, no i właśnie ja, Dorota Ciecholewska. Oprócz tego będzie wyjazd jeszcze do Wilna. Zaprezentujemy jesienią wystawę poświęconą właśnie 7 partnerom, łącznie z nami, którzy biorą udział w projekcie Tożsamość w zagrożeniu, a także będziemy prezentować film, na który zaprosimy właśnie tutaj i Państwa, i osoby, które brały udział w projekcie. Będzie to film poświęcony wszystkim 7 uczestnikom projektu. No cóż, czekamy w takim razie na tą publikację z wywiadami mieszkańców, dawnych mieszkańców i ich rodzin z regionu słupskiego i oczywiście na ten film. Z niecierpliwością czekamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na tablicy została wywołana przed chwilą pani Katarzyna Maciejewska, która jest współautorką projektu Tożsamość w zagrożeniu. Pani Kasiu, zbliża się Noc Muzeów i wiem, że projekt też zaistnieje. Oczywiście i to zaistnieje nie tylko w naszym kraju, ponieważ jednym z elementów Nocy Muzeum będzie światowa premiera, można powiedzieć, bo na kanale YouTube filmu, który przygotowało nasze muzeum dla wszystkich partnerów. Film, który opowiada o wszystkich 7 procesach migracyjnych, które omawiamy, które badamy. Będzie z polskimi napisami, chociaż w języku angielskim. Ale gdzie go będzie można zobaczyć? Na pewno na naszej stronie będzie link do tego filmu i na pewno na naszym Facebooku, no i jeszcze oczywiście na stronie i Facebooku projektu. Noc Muzeów. Kiedy i co się będzie działo w ramach tego przedsięwzięcia? W następną sobotę, 14 maja oczywiście. Dosyć wcześnie zaczynamy noc, bo już o 18, ale chcemy, tak, oczywiście, chcemy też, żeby dzieci do nas dotarły. I rzeczywiście będzie w tym roku bardzo niezwykła, ponieważ po raz pierwszy, a kto wie, czy nie ostatni, w Białym Spichlerzu. Co będzie można zobaczyć? Jakie atrakcje czekają? Tak naprawdę to rzeczywiście była decyzja w ostatniej chwili, bo bardzo się wahaliśmy, czy w ogóle robić Noc Muzeów, bo jest to bardzo, wbrew pozorom, obciążające nie dla nas, dla muzealników, ale dla naszych zbiorów, bo w momencie, kiedy wchodzi tak strasznie dużo osób na wystawy, zmieniają się warunki klimatyczne, można coś potrącić, w związku z czym mieliśmy rzeczywiście spore obawy. Dlatego tym razem też będzie troszeczkę inaczej, mianowicie będziemy wpuszczać do Białego Spichlerza po mniej więcej 100 osób. Czyli takie grupy. Tak, dokładnie, tak, żeby trzeba będzie się na pewno uzbroić w cierpliwość i poczekać troszeczkę przed Białym Spichlerzem, gdzie będą dodatkowe atrakcje, animacje dla dzieci i nie tylko. Między innymi będziemy mogli porozmawiać o Słupskim Funduszu Obywatelskim. Czyli czas nie będzie stracony. Oczywiście, że nie. A w środku największa na świecie kolekcja związana z Witkacym, dwóch malczewskich, syryjska, boznańska, Matejko i inne drobiazgi. No i oczywiście wystawa poświęcona Słupskowi po 1945 roku oraz specjalna wystawa przygotowana przez naszych słupskich numizmatyków, którzy są oczywiście niezastąpieni, którzy na nich zawsze możemy liczyć. Ogromne zainteresowanie, te zbiory. Tak. Wszystko za darmo? Wszystko za darmo. Wszystko za darmo, tylko tak jak mówię, należy przyjść w cierpliwość uzbrojonym, bo troszeczkę będzie na pewno trzeba poczekać na wejście. Albo w tym czasie można się udać do Kościoła Świętego Jacka, tak, bo tam też atrakcje. Oczywiście, że tak. Zamek tym razem jest zamknięty, podobnie jak młyn, ale rzeczywiście tą stronę rzeki reprezentuje pan Janusz Dudziński i kościół. Tam będzie wystawa, prelekcja, lekcja poświęcona organom. No, tak, oczywiście nasze piękne organy. Także serdecznie zapraszamy już za tydzień w sobotę od 18, jak się okazuje, Noc Muzeów w Słupskim Muzeum Pomorza Środkowego. Dużo atrakcji, dużo cierpliwości, dużo pogody ducha. To jest nam potrzebne i to nas czeka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam. Zapraszam.